Otwieram 27. sesję Rady Gminy w Szczelinie Kościelnym. Witam Panie i Panów Radnych. W imieniu Rady Gminy witam Panią Wójt Gminy Magister Barbarę Stępniak. Witam Panią Skarbnik Gminy Magister Małgorzatę Salamandrę. Witam Pana Sekretarza Gminy Magister Zbigniewa Kilkiaka. Witam również Panią Prawnik Panią Martę Kwiatkowską-Tarcz. Witam Kierownika Referatu Organizacji Spraw Obywatelskich Panią Renię Wydry. Chciałbym poinformować, że sesja jest nagrywana, obowiązuje Państwa RODO, jak również, że będziemy głosować imiennie, bo po prostu aparatura tutaj nie działa, także będzie głosowanie imienne. Stwierdzam, że na chwilę obecną sesji na 15 radnych bierze 11 radnych. Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i wniosków. Państwo radni otrzymali porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody, zawarcia umowy najmu w trybie bezprzetargowym. Punkt czwarty, zakończenie obrad. Czy ktoś z Państwa radnych do porządku obrad chciałby wprowadzić jakieś zmiany? Proszę bardzo. Ja chciałbym wprowadzić punkt jako czwarty, wolne wnioski, a punkt piąty, zakończenie obrad. Ponieważ no, mamy tylko kilka pytań do osób, do Pani Wójt, do Pana Sekretarza. Chciałbym, żeby taki punkt wprowadzić. Proponuję przegłosować ten punkt. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby wprowadzić ten punkt wolne wnioski? Proszę bardzo, czytam. Panie Berliński, nie ma Pan Dziedzielski Artur? Za. Pan Głogulski Mariusz? Za. Pani Gunerka Renata? Za. Pan Kowalczyka nie ma, Pan Kowalczyk Jan? Jestem za. Pani Markiewicz Joanny nie ma, Pan Oleniczak Mirosław? Za. Pan Ostrowski Marian? Za. Pan Radecki Stanisław? Za. Pani Rojewska Beata? Za. Pani Sadra Mariola? Za. Szymańskiego nie ma, Wojciechowski za, Pan Wypych Marek? Za. Stwierdzam, że do porządku obrad zostanie wprowadzony ten punkt. Myślę, że drugi raz nie ma co czytać w porządku obrad, także porządek został przyjęty jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie trzecim. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody, zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym. Czy ktoś z Państwa w tym punkcie chciałby zabrać głos? Pani Wójt, tak? Proszę bardzo. Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, temat apteki dogłębnie był już wielokrotnie omawiany. Omawialiśmy go wcześniej na komisjach w ciągu poprzedniego roku i jeszcze minionego. Również byliście Państwo informowani o tym, że apteka ma zadłużenie, że generuje koszty. Apteka poprzednia, która wynajmowała lokal od gminy Szczawin Kościelny. W tym roku, minionym roku 2020, w grudniu doszło do porozumienia pomiędzy nami jako gminą, a właścicielami apteki, którzy zdali klucze w grudniu. Przypominam, że wówczas inne apteki, które były zainteresowane wynajęciem lokalu od gminy, zainteresowane prowadzeniem apteki na terenie gminy Szczawin Kościelny, zgłosiły się do gminy, złożyły oferty. Z tych ofert została wyłoniona najkorzystniejsza, która opiewa na najwyższą kwotę zarówno za czynsz, jak i wprowadza remont i dostosowanie lokalu apteki do obecnych wymogów sanitarnych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa i technicznych, takich, które są zgodne z przepisami funduszu, z przepisami farmaceutycznymi. Ta apteka chce wykonać remont na swój własny koszt. Myślę, że tutaj już przedmiotowo było bardzo wiele powiedziane. Państwo także posiadacie wiedzę o tym, że dotychczasowa apteka utraciła koncesję. Koncesję już utraciła w roku 2016.
Jednakże na skutek odwołania ze strony właścicieli apteki procedowane były jeszcze sprawy odwoławcze, które uprawomocniły się we wrześniu 2020 roku. W związku z powyższym apteka, która dotychczas była najemcą lokalu gminnego mieszczącego się w ośrodku zdrowia na kondygnacji ośrodka zdrowia, niestety nie prowadzi już działalności i nie będzie mogła prowadzić tej działalności. Mamy ofertę korzystną, która zapewnia remont wewnętrzny, tak jak mówiłam Państwu na komisjach, tak jak wspominałam na poprzedniej sesji. Podjazd będziemy zmuszeni, zobowiązani wykonać, ale wynika to również z odrębnych przepisów, o czym także wspominałam wcześniej. I ten podjazd będziemy się starali wykonać w swoim zakresie. Mam nadzieję, że uda się też pozyskać dofinansowanie ze strony PFRON-u. W związku z powyższym proszę Państwa o to, żebyście dzisiejszą uchwałę podjęli. Ponieważ tak dla przypomnienia jeszcze, być może nie wszyscy mają wiedzę, chciałabym powiedzieć odnośnie zadłużeń apteki. Przygotowałam tutaj sobie takie zestawienie, proszę Państwa. Zestawienie zaległości wpłat w latach od 2015 do 2020 dotyczącej poprzedniej apteki jako najemcy. Tak, żeby rozwikłać wszelkie jakieś niejasności, niedomówienia, że tutaj ktokolwiek dążył do tego, żeby apteka wynajmująca dotychczas lokal od gminy była zmuszona odejść. Nie, proszę Państwa, z tych zestawień wynika w sposób jednoznaczny, że najemcy wynajmujący lokal apteki nie dopełniali, nie wywiązywali się ze swoich obowiązków względem gminy. Przeanalizujmy tylko od roku 2015. W 2015 roku wpłacili nam Państwo 31 916 zł 62 grosze z tytułu czynszu za lokal użytkowy, ale zaległości już w tym roku mieli 15 804 zł. Tak samo zaległości dotyczyły centralnego ogrzewania. Wpłacili 4798 zł 90 groszy, ale zaległości w roku 2015 z tytułu czynszu mieli 2399 zł 30 groszy. Podobna sytuacja odnośnie podatku od nieruchomości. Wpłacili 1329 zł 50 groszy, ale zaległości było na rok 2015 880 zł i 50 groszy. I tak, proszę Państwa, każdego roku. W roku 2016 wpłacono 29 898 zł 25 groszy, zaległości 17 571 zł 71 groszy z tytułu czynszu lokalu. Z tytułu centralnego ogrzewania zapłacili najemcy 3998 zł 90 groszy. Ale zaległości w 2016 z tytułu centralnego ogrzewania było 3139 zł 20 groszy. Podobnie w zakresie podatku. Zapłacono w 2016 roku 1398 zł i 80 groszy, natomiast zaległości było 1021 zł 42 grosze. W roku 2017 z tytułu czynszu płacono 32 800 zł. Zaległości względem gminy 16 848 zł 91 groszy. Z tytułu centralnego ogrzewania w 2017 roku wpłacono 3199 zł 20 groszy. Zaległości 4798 zł 80 groszy. Z tytułu podatków wpłacono w 2017 roku 1787 zł 42 grosze. Zaległości 766 zł. W przypadku czynszu w roku 2018 zapłacono 33 947 zł 23 grosze. Zaległości powstały na kwotę 11 614 zł 26 groszy. W przypadku centralnego ogrzewania wpłacono 5598 zł 60 groszy. Zaległości 3999 zł.
Podobna sytuacja w przypadku podatku. Wpłacono 382 zł 98 groszy, ale zaległości powstałe w 2018 roku to 1977 zł 2 grosze. W przypadku czynszu od lokalu w 2019 roku zapłacono 14 876 zł 99 groszy, a zaległości powstały 2332 zł 15 groszy. Z tytułu centralnego ogrzewania 3592 zł 89 groszy płacono, natomiast zaległości powstały na 2005 zł 71 groszy. W roku 2019 z podatku od nieruchomości wpłacono 2900 zł, zaległości 701 zł 2 grosze. I analogiczna sytuacja w roku 2020. Wpłacono 1744 zł 74 grosze z tytułu umowy czynszu. Natomiast zaległości początkowo były na 587 zł 41 groszy. Wpłaty za centralne ogrzewanie 1944 zł 35 groszy, zaległości 61 zł 36 groszy. W przypadku podatku od nieruchomości płacono 1496 zł, zaległości 911 zł 2 grosze. Do tego, proszę Państwa, dochodzi jeszcze czas od roku ubiegłego po wypowiedzeniu umowy, który nazywa się odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z lokalu. I tutaj również będą zaległości, o które będziemy z najemcą dotychczasowym rozmawiać odnośnie zapłaty tych należności. Także reasumując, w tych okolicznościach proszę Państwa o podjęcie uchwały, żebyśmy mogli, proszę Państwa, ten lokal wydzierżawić nowemu najemcy, który posiada po pierwsze zaplecze, pracuje i prowadzi kilka aptek, ma doświadczenie, jest podmiotem gospodarczym, który na rynku funkcjonuje od wielu lat, ponieważ posiada apteki w różnych miejscach na terenie powiatu gostynińskiego i płockiego. Ponadto zaoferował, tak jak mówiłam, najkorzystniejsze warunki najmu, łącznie z remontem. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Że bardzo słabo słychać. Chciałabym się jeszcze raz odnieść w związku z tą uchwałą, ponieważ rozpowszechniane są przez pewne osoby fałszywe informacje, jakoby niektórzy radni byli przeciwni powstania tutaj apteki w naszej gminie. Otóż ja mówię oczywiście w swoim imieniu. Jestem jak najbardziej za tym, żeby apteka była. Odwołuję Państwa do, jeżeli ktoś chce, to może sobie zerknąć do protokołu z ostatniej komisji, gdzie wyraźnie mówię o tym, że jestem jak najbardziej za tym, żeby apteka w naszej gminie była, ale nie zgadzam się z formą uchwały, jaką dostałam, z konstrukcją tej uchwały. Nie zgadzam się na najem bezprzetargowy. Wyjaśnię może Państwu, mieszkańcom, w bardzo prosty sposób, dlaczego jestem przeciwna temu. Jeżeli chcę sprzedać swój samochód, to nie dzwonię do trzech osób, tylko umieszczam ogłoszenie w kilku miejscach, tak żeby chętnych do zakupu mojego samochodu było dużo więcej, a ja żebym mogła uzyskać najkorzystniejszą cenę. W tym przypadku nie ma takiej intencji. Zgłosiło się, nie wiem w jakiej formie, bo do tej pory nie dostałam odpowiedzi na moją interpelację, którą złożyłam 2 tygodnie temu, której wyraźnie zapytałam, jaka forma była składania ofert, więc to również przemawia za tym, że nie otrzymałam tej informacji, więc za tą uchwałą głosowała nie będę. Może gdyby to dotyczyło najmu bezprzetargowego, na przykład, podam przykład, nie wiem, nawet może pani Ani, która od kilkunastu lat wynajmuje lokal od gminy na salon fryzjerski,
to doskonale wiemy, znamy, że świetnie sobie tam radzi, prosperuje, ma dużo klientów. I gdyby ona zwróciła się o taki na przykład najem w formie bezprzetargowej, to bardzo chętnie bym się na to zgodziła. Natomiast tych Państwa, którzy rzekomo złożyli najkorzystniejszą ofertę, nie znam, nie wiem, jak będą się wywiązywać i nie będę brała na siebie odpowiedzialności. Ja jako radna, nie będę brała na siebie odpowiedzialności i głosowała za tą uchwałą. Jeszcze mam jedno pytanie do Pani Mecenas. Żeby Pani się wyraźnie zdeklarowała i powiedziała tylko tak albo nie. Czy uchwała w tej konstrukcji jest zgodna z prawem, ze wskazaniem na osobę? Tak. Dziękuję. Czy, no, proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałem wytłumaczyć i tutaj Państwu, bo jednej osoby nie było na ostatniej sesji, a również tych, którzy nas będą oglądali i słuchali w internecie. Otóż 30 grudnia na 26 sesji Rady Gminy Pani Wójt w informacji do sołtysów napisała, że zwróciłam się do radnych z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy na najem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz nowego najemcy, który dotychczas zaoferował najlepsze warunki finansowe z tytułu czynszu i przeprowadzenia gruntownego remontu wewnątrz lokalu na swój koszt. Rada Gminy nie podjęła uchwały na tym, w tym przedmiocie. Zapewne wypowie się w tej kwestii na najbliższej sesji 27 dnia 15 stycznia, czyli dzisiaj. To jest cytat pisma, które przekazał mi sołtys. To jest pewny, mój sołtys, pewnym pytaniem, dlaczego jesteśmy przeciwni. Ja chciałem sprostować wszystkim Państwu. Na tej sesji nie było żadnego głosowania na ten temat. Było głosowanie w punkcie, to jest punkt drugi na każdej sesji, przyjęcie porządku obrad, gdzie głosowaliśmy przyjęcie porządku obrad właśnie tej uchwały, który Pani Wójt zaproponowała nam na 28 grudnia. A to jest różnica, proszę Państwa. Głosować za uchwałą, a głosować za przyjęciem porządku obrad. Nie wiem czemu idzie do mieszkańców eter taka informacja. Czy chodzi tylko o skłócenie rady z mieszkańcami? No, mnie się wydaje, że chyba o to, bo chyba dla pewnych osób rada jest niepotrzebna. Ja chciałem powiedzieć wyraźnie, powołując się na statut gminy, który uchwalaliśmy 17 października 2018 roku, kiedy Pani Barbara Stępniak, obecna wójt, była wtedy w Radzie. I ten statut by dzisiaj obowiązuje, tam jest wyraźnie napisane na początku. Rada ma funkcję uchwałodawczą i kontrolną, a wójt funkcję wykonawczą. Czyli są to równorzędne organy władzy samorządowej. I nie wiem, czemu idzie taka fama do mieszkańców, a powiem szczerze, mieszkam tu blisko Stawina. Przez te 2 tygodnie byłem tutaj blisko w Stawinie. Nie było dnia, żeby nie było do mnie pytań, czemu jesteś przeciwny aptece. Ja powiedziałem, ja jestem za apteką, bo też leki często kupuję i dla siebie, i dla innych i muszę do miasta jechać. Jestem za apteką. Ale są pewne obawy, proszę Państwa. Tak samo jak to powiedziała koleżanka radna, co do formy bezprzetargowej, bo ja uważam, że jak się ogłasza przetarg, to startują wszyscy, którzy chcą. A jak jest forma bezprzetargowa, no to wtedy się rozważa te oferty, które wybierano w tym przypadku Pani Wójt. Ja nie mówię, że ta Pani Katarzyna Jochowicz no jest złym kandydatem, ale żeby tu nie było Pani Wójt, proszę Państwa, potem jakiś tam uwag, że wzięliśmy na podstawie ofert, a nie na podstawie ogłoszonego przetargu. Ja uważam, że można było ogłosić przetarg zastrzeżenie, lokal tylko na aptekę, a nie tam na jakiś sklep czy na lokal rozrywkowy. Podchodzi jedna firma, czy podchodzi 10, wybieramy najlepszą i podpisujemy z nią umowę. Tak samo moje obawy. To mnie nikt tutaj nie nastawia, nie nakręca, budzi fakt na te 10 lat. Ja wiem, że Pani Wójt, Pan Sekretarz tłumaczyli, że oni jak zrobią remont, to potem będą chcieli tu pracować. Tak, to się zgadza z tym. Tylko, że jaką my mamy pewność, że ten podmiot
Ta pani Katarzyna Jachowicz, mówię nazwiska, bo to jest uchwale. Jaką my mamy pewność, że ta pani znowu za 2 lata, czy za 3, no po prostu nie splajtuje. Przecież sami sobie powiedzieliśmy, że tu nie ma wstawienia rarytasu na lekach, proszę Państwa. Jak ktoś chce kupić więcej, wsiada w samochód do Gostynina, czy do Gąbina, czy do Dyplina, jeszcze musi i zapaliło. No bo taka jest prawda. Jeden sklep stawia swoje na warunki, jak będzie więcej, wiadomo, że jest walka o klienta, bo na lekach też. I sprawa jest, sprawa podjazdu. Podjazd jest konieczny, zresztą on już powinien być dawno, zresztą byłem poprzednio radnym, też było o tym mowa i poprzedni wód mówił. No jakoś do tej pory ten podjazd jest niewykonany. Rozmawiałem bardzo człowiekiem, który się na tym zna, powiedział tak, mówił. Chociaż aptekę wyszykują, nawet mówił, że złote klamki zrobią w tym aptece. Jak nie będzie podjazdu, nie dostaną pozwolenia na tą działalność. Ja uważam, że to w uchwale powinno być zapisane. Oprócz, prawda, nazwiska, imienia i numeru ksiąg wieczystej, takie zdanie, że gmina wykona podjazd dla niepełnosprawnych do budynków ośrodka zdrowia. I tak. Powinno być to w uchwale, a nie tutaj w informacji dla tego. Takie jest moje zdanie. Mówię, nie jestem prawnikiem, jestem rolnikiem, ale ja tak uważam. To jest pewne zobowiązanie gminy, żeby ten podjazd wykonać. Po drugie, proszę Państwa, no, ja przeglądałem budżet i na komisji 28 grudnia pani wójt zaznaczyła, że te inwestycje, które żeśmy zaplanowali, brakuje nam na te inwestycje 482 tysiące. Chyba dobrze to pamiętam. A przecież patrząc tutaj do naszego ośrodka, to chodzi się tak za to, że jak do samolotu, to jest tak wysoko. To jest 2,5 metra prawie. Tu trzeba zrobić ponad 30-metrowy podjazd, jeśli chodzi o długość, żeby zachować ten 8-procentowy spadek. To na to trzeba dokumentację, na to oczywiście trzeba pieniądze. Ja wiem, że gmina będzie się starała o pieniądze z PFRON-u, ale na to też jest potrzebny wkład własny. I na to na pewno to nie zrobią nasi ludzie, tylko to muszą zrobić, musi to zrobić konkretna firma. Dlatego takie są moje obawy. Ale ze względu na to, że postawieni, powiem wprost, postawieni zostaliśmy jakby pod ścianą. Prawda? Bo uchwała, projekt uchwały nam dostarczony 28, sesja 30. Teraz jest sesja, prawda, zwołana. Tutaj widzę u pana przewodniczącego mnóstwo podpisów mieszkańców. Troskę o zdrowie mieszkańców. I żeby nie grać tą właśnie, tą apteką. Ja oczywiście poprę tą uchwałę, ale mam co do niej wiele uwag. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej punkcie? Pani mecenas, tak? Proszę bardzo. Wskazywał Pan wiceprzewodniczący odnośnie wprowadzenia takiego zapisu do tego projektu uchwały. To nie ma za bardzo podstawy prawnej, aby akurat w treści tej uchwały znalazły się takie zapisy zobowiązujące gminę do zbudowania tego podjazdu. To ten zapis, no, jeśli będzie to negocjowała apteka, to może zostać ewentualnie zawarty w samej treści po prostu umowy, tak? Na pewno po podjęciu przez Państwa uchwały, jeżeli ona będzie pozytywna, czyli jeżeli wyraźcie Państwo zgodę, dopiero wtedy będzie ta procedura związana z wywieszeniem wykazu nieruchomości wprowadzanych do właśnie do obrotu, do najmu. I wtedy dopiero to ruszy. Oczywiście te wszystkie procedury po prostu będą czasochłonne. W pozostałym zakresie, jeśli mogłabym się tylko odnieść do tych argumentów, jeśli samym jakby kryterium ma być wysokość czynszu, to oczywiście przetarg wtedy jest uzasadniony. Jeżeli kryterium wyboru państwa jako rady gminy jest również, są te inne kryteria, które pozwolą zapewnić mieszkańcom odpowiedni dostęp do odpowiedniej oferty leków i materiałów medycznych, czyli że na pewno, że to będzie lepiej, kiedy to będzie apteka, nie punkt apteczny, bo to oznacza szersze zapotrzebowanie, to też na tego przedsiębiorcę nakłada większe obowiązki wynikające z prawa farmaceutycznego w zakresie zatrudnienia kierownika
magistra farmacji. Poza tym, no, jakby ten cały kształt działalności tego przedsiębiorstwa, ten ujęcie rynek historyczny, ile on jest na rynku, ile on był, jakie produkty w tej chwili, że tak powiem, oferuje, tutaj też Państwo macie, że tak powiem, na to konkretnie wpływ, tak? Więc no to jest oczywiście Państwa wybór. Organ uważa, że to jest ta lepsza forma. Od Państwa jako Rady Gminy uzależniona jest na formę bezprzetargową zgoda, tak? W takiej umowie my zawsze będziemy mogli określić chociażby takie inne szczegóły, jak minimalny czas pracy apteki w tym systemie dobowym, czasowym, tak, tygodniowym. To, czego nie uda się ustalić w trybie przetargowym, można łatwiej negocjować w stosunku z konkretnym przedsiębiorcą. To jest jakby ten cel i sens podjęcia tej uchwały. Dziękuję. Jeśli nie, panie przewodniczący, jeszcze? Proszę. Szanowni Państwo, pozwolę sobie odnieść się do wypowiedzi pana radnego Kowalczyka. Bardzo dziękuję za ten głos. Na pewno zawierał wiele troski o to, żeby jak najlepiej ta apteka była, funkcjonowała i działała dla mieszkańców. Natomiast, proszę Państwa, wyraźnie chcę powiedzieć, nie jest moją intencją nikogo z nikim skłócać. Nie jest. Ja pomagam każdemu, kto o tą pomoc prosi, komu mogę pomóc zgodnie z przepisami prawa. Natomiast chcę wyraźnie powiedzieć, że przeczytał Pan, ja mam w ręku w tej chwili tą informację, która była na stronie gminy zamieszczona, również na portalu społecznościowym, na Facebooku i była wysłana także do sołtysów. Nie ma tu nic nadzwyczajnego i chcę powiedzieć wyraźnie, że to nie jest cała informacja. To, co Pan przeczytał, to jest ten fragment, dokładnie ten fragment z całej strony, gdzie ja, proszę Państwa, nie będę Wam tego czytała, bo nie chcę przedłużać sesji, spieszymy się dzisiaj, mamy mnóstwo innych spraw jeszcze, ale chcę powiedzieć, że w tej informacji, która poszła do wszystkich mieszkańców, nie ma słowa przeciwko Radzie Gminy. Jest krótka informacja zwięzła na temat tego, że prowadzone są czynności mające na celu przywrócenie